Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na prezentację podświetlenia klawiatury Logitech G910 Orion Spark. Klawiatura kosztująca ponad 700 zł, mająca naprawdę bardzo wiele zalet. Wadę ma w sumie tylko jedną, wysoką cenę. Recenzję zobaczycie już niedługo, natomiast dzisiaj pokażę wam pełną prezentację możliwości podświetlenia oraz oprogramowania. Zapraszam was do oglądania. Ok, zaczynamy. Pierwsza sekcja, swobodny styl, czyli sami dobieramy kolor podświetlenia. Możemy sobie wybrać na przykład kolor zielony, zaznaczyć WSAD, spację, shift, na przykład E i R. Jak widzicie, klawiatura natychmiast zareagowała w czasie rzeczywistym, bez żadnych opóźnień. Możemy sobie w ten sposób skonfigurować tutaj dowolnie całą klawiaturę. Ok, druga zakładka, czy klawisze, podzielone mamy na kilkanaście stref, które możemy sobie dowolnie modyfikować. Zobaczcie, zaznaczamy na przykład kursory i zmieniamy kolor. Zaznaczamy klawiaturę numeryczną, możemy zaznaczyć także kilka stref jednocześnie. Jak widzicie, zmiany dzieją się natychmiast. Kolejna zakładka to podświetlenie do wybranych gier. Oprogramowanie samo wykryje, jakie gry mamy na komputerze i zaproponuje gotowe zestawy klawiszy. Świetna rzecz. Tu mamy taki przykładowy zestaw proponowany przez klawiaturę, natomiast jeśli wybierzemy sobie opcję, to wykryto chociażby opcję Control Predator oraz Crysisa. Zobaczcie, ustawienie do Aliena oraz do Crysisa. Możemy w to sobie jeszcze troszeczkę głębiej wejść, jeśli wejdziemy konkretnie, mamy wszystkie takie funkcje w grze tutaj wykazane, też kolory podświetlenia. Możemy to sobie dowolnie pozmieniać. I na koniec zostaje nam jeszcze menu efektów. Pierwsze już nam się włączyło, czyli efekt oddychania, najwolniejszy, i możemy też przyspieszyć do absurdalnej prędkości. Natomiast na wolniejszym poziomie jak najbardziej jest fajnie. Kolejny efekt, gwiazda. Ustalamy tło oraz pojawiające się kolory jak gwiazdy na nocnym niebie. Najlepiej, żeby background był jakiś ciemny i wtedy to bardzo fajnie widać. Przełączanie kolorów, czyli kolory przechodzą jeden w drugi. Też mamy prędkość. Kolorowa fala. Żeby wybrać kierunek. I prędkość. No i ostatnia opcja, key press, czyli wciśnięcie klawisza. Zobaczcie. Też fajna opcja, możemy ustawić kolor backgroundu, możemy ustawić kolor klawisza reaktywnego. A więc również bardzo fajny efekt. I możemy ustalić tempo znikania tych kolorków, od takiego bardzo szybkiego do pozostających dłuższą chwilę z nami.